Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z Polski, jak widać na załączonym obrazku, chociaż nie wiem, czy to wiosna, zima, czy jesień, w każdym razie pogoda na rower całkiem nie najgorsza, może nie taka jak w Hiszpanii, ale tak czy siak zima w tym roku dla rowerzystów jest wyjątkowo łaskawa. Ja Was dzisiaj zapraszam na ciekawy odcinek, w którym pokażę Wam ciekawy rower, nie tylko dlatego ciekawy, że to mój rower, ale też myślę, że ciekawy dlatego, że jest to rower próbujący łączyć różne koncepcje rowerów, chociaż tak naprawdę fabrycznie wcale do końca ktoś tego nie przewidział. Dzisiaj pokażę Wam swojego Treka Croquet w dość ciekawej konfiguracji, natomiast zanim tego roweru przejdziemy i zanim rozwinę Wam w ogóle, o co mi z tym rowerem chodzi, po co mi jest ten rower, to pokażę Wam proces powstawania tego roweru od A do Z, którego to procesu podjął się Janek z serwisu dobryrowery.pl.
No cóż, tak wygląda efekt tych zabiegów jankowych i składania roweru. Tak naprawdę idea, która stoi za powstaniem tego roweru, jest bardzo prosta, a chodziło po prostu o stworzenie maksymalnie uniwersalnego i maksymalnie bezproblemowego roweru. Czyli stąd pomysł, żeby był to rower na aluminiowej ramie, stąd pomysł, żeby to był rower, który pozwoli na wsadzenie szerszej opony w razie potrzeby. No i jest to taki zdroworozsądkowy kompromis między w miarę niską wagą, a możliwościami, sztywnością i tym podobnymi cechami. To nie jest rozwiązanie, które każdemu się spodoba. Ja wam muszę od razu powiedzieć, że rower przełajowy jeździ troszeczkę inaczej niż rower szosowy czy nawet gravel. Ja to rozwiązanie już kiedyś przetestowałem, więc wiedziałem, że mi się to w miarę spasuje. Po prostu jeździłem kiedyś na przełajówce w wariancie właśnie szosowym. Z drugiej strony właśnie też dlatego padł wybór na kroketa poprzedniej generacji, bo w tej chwili dostępny już jest nowszy kroket, natomiast nowszy kroket nie ma tego sprytnego patentu, czyli regulowanych haków tylnego koła, co sprawia, że można ten rower jak na przełajówkę bardzo mocno wyciągnąć. Jak mocno, o tym sobie porozmawiamy za chwilę. Na początek kilka szczegółów technicznych. Jest to rower w rozmiarze 56 na 178 cm wzrostu. Wagowo wyszło nam 8,5 kg bez pedałów. Z pedałami wychodzi około 8-9 kg, to są dość ciężkie X-traki. No i tak naprawdę nie ma tutaj żadnych specjalnie finezyjnych części, oprócz może dwóch detali. Całość była dobierana tak, żeby zgrać, powiedzmy, wszystkie moje doświadczenia z bezproblemowymi częściami z ostatnich miesięcy, a może nawet sezonów czy dwóch. Czyli chodziło o to, żeby był to rower, który łatwo w razie czego naprawić, który spełnia wszystkie funkcje, ale robi to w możliwie bezproblemowy i taki sposób, żeby nie było szkoda, jak coś gdzieś się rozwali, bo ten rower będzie służył do wyjazdów, będzie katowany na wyjazdach, będzie często przewożony na dachu, na bagażniku, w samochodzie, w samolocie, w związku z czym naprawdę nie chodzi o to, żeby tutaj nad nim sobie stać, płakać i przeżywać każdą ryskę albo każdy problem. Co w tym rowerze jest ciekawe, to, że praktycznie seryjnie krokety nie wychodzą z dwoma blatami, więc byliśmy bardzo ciekawi z Jankiem, czy uda się ten rower zgrać tak, żeby dało się tutaj wsadzić przednią przyrzutkę i korbę z dużymi blatami, bo ta korba to jest 52-36, więc naprawdę duże blaty. Jak widzicie, miejsca, jeżeli chodzi o blaty, jest jeszcze sporo, natomiast problem pojawił się tutaj, bo jak widzicie, prześwity na ramię korby przy 172,5 mm długości ramienia korby są dość niskie, ale rama jest sztywna. Powiem wam, że po 60 km nie ma żadnego problemu z obijaniem, nawet przy bardziej dynamicznej jeździe i takiej osobie, która, powiedzmy sobie szczerze, nie ma budowy górala, tylko jest troszeczkę cięższa, ma troszeczkę więcej pod nogą, nie ma problemu z obijaniem korbą po ramionach tylnego trójkąta. Napęd, też ciekawy zestaw, bo chodziło mi o to, żeby była 105, która jest tania i łatwo naprawialna i przy okazji wszędzie można ją dostać, ale z drugiej strony, żeby ten rower dobrze sobie radził poza asfaltem, stąd Ultegra RX. My sobie kiedyś porozmawiamy na spokojnie o tym, czemu Ultegra RX, a nie GRX w tym rowerze i czemu w ogóle u mnie Ultegra RX się znalazła, czy jestem z niej zadowolony, bo mam już tym napędem troszeczkę doświadczeń. W każdym razie mamy tutaj Ultegra RX i w tym momencie kasetę 11-28. Docelowo tutaj wiedzie większa kaseta, ale ostatnie moje doświadczenia były takie, że mi w zupełności ta kaseta wystarczała. Do tego oczywiście hamulce też 105, starczą 140 mm z przodu, 160 mm z tyłu. Jeżeli chodzi o ciekawostki, to tak naprawdę dwa elementy. Pierwszym jest ta owika Supakaza, której musiałem się troszeczkę naszukać, żeby dopasować ją do koloru ramy i detali. Naprawdę myślę, że fajnie to wyszło. Supakaz robi bardzo, bardzo wygodne owiki o takiej fajnej gumowatej fakturze. Minus taki, że są drogie, bo kosztują około 159 zł, ale jak ktoś dość długo używa owiki, to tak naprawdę, jeżeli macie ochotę na taki finezyjny element, to można sobie na to pozwolić. Drugim ciekawym elementem jest sztyca, bo jest to sztyca Tokena karbonowa, która waży 150 gramów. Chciałem, żeby tu była karbonowa sztyca, chciałem, żeby była możliwie lekka, no i wyszło naprawdę fajnie. Dość dobrze tłumi wibracje, zwłaszcza w zestawieniu z tym wygodnym siodłem. Koła w tym rowerze to też nic szczególnego, aczkolwiek dość dobrze wychodzą wagowo. Są to koła Hunta produkowane dla Rondo. Pewnie je poznajecie z pewnego roweru. Koła około 1580 gramów za komplet, więc całkiem przyzwoicie jak na komplet już pod tarczę na aluminiowej obręczy i dość szerokiej obręczy. Opony, które są tutaj w tej chwili, to Panaracery Race 28 mm, opona szosowa. Docelowo tutaj wjadą zwykłe, gładkie Gravel Kingi o szerokości albo 32, albo 35 mm. Bardzo się zastanawiam jeszcze, co tutaj wsadzić. Mam kilka typów, bo jeszcze poza Gravel Kingiem w grę wchodzi chociażby Continental Contact Speed o szerokości 35 mm, albo coś z oferty
WTB. Jeszcze tak naprawdę do końca nie wiem, co by tutaj zainstalować. Chciałbym coś przetestować nowego, bo Pan Racery znam, a te pozostałe opony są dla mnie troszeczkę niewiadomą, chociaż Continentale testowałem w single speedzie, więc jestem bardzo ciekawy, jak te opony się tutaj sprawdzą. Miejsca trochę jest. 35 mm na gładkiej oponie wejdzie na pewno. Mój pomysł też jest taki, żeby tutaj wsadzić oponę o gładkim bieżniku. To ma być duży kapeć, który będzie dobrze wybierał nierówności, który będzie sobie dobrze radził na przykład z kamieniami i z ostrymi elementami, ale ma być to opona bez wyraźnego bieżnika, żeby była możliwie szybka na szosie, bo ten rower naprawdę prowokuje, żeby sobie przycisnąć na szosie, a z drugiej strony gdzieś z tego asfaltu zeskoczyć i pojechać do przysłowiowego lasu. Koszyki na bidon też znacie. Jest to oczywiście chińska podróbka Bontragerów XXX. Bardzo lekkie, karbonowe koszyki, które testowane już od prawie sezonu kompletnie nie sprawiają żadnych problemów. Nic się z nimi nie dzieje, więc jak najbardziej był to całkiem udany AliExpressowy zakup. Rower widzieliście, znacie już też jego koncepty. Ja przez najbliższe miesiące będę testował, jak ten pomysł się sprawdzi. Więc rzeczywiście, jeżeli macie pytania co do tego roweru, co do tego typu pomysłów, jak taki rower złożyć, czy to się da zrobić, to oczywiście piszcie w komentarzach, postaram się w miarę na bieżąco na tego typu pytania odpowiadać. Jeździ się na razie bardzo fajnie, rower jest komfortowy, będą jeszcze zmiany, bo na pewno chcę zmienić tą podkładkę pod sterami na jeszcze bardziej płaską, żeby zjechać z wysokością mostka, aczkolwiek wiem, że dla wybitnej większości osób to, co jest teraz, to i tak by było zbyt agresywne. Ja jestem przyzwyczajony do bardzo niskiej pozycji za kierownicą, więc jeszcze chciałbym ją troszeczkę obniżyć. Rower na pewno zupełnie inny niż rondo, inna pozycja za kierownicą, sloping, to mimo wszystko jest rama przełajowa, mimo tego, że jest bardzo, bardzo długa, to środek ciężkości tego roweru to wszystko sprawia, że ten rower jest bardziej nerwowy podczas jazdy. Na pewno gorzej sprawdza się na zjazdach niż bardzo dobre w tym aspekcie rondo, które naprawdę zjeżdżało super i zjeżdżało szybko. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się sprawdzać. Oczywiście ja Was zachęcam do śledzenia historii tego roweru, zarówno tutaj na kanale, jak i na moim drugim kanale, czyli na bikeshow.cc oraz na Instagramie i Facebooku. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.